Dzień dobry, to Antaos i zapraszam na Let's Level Final Fantasy. Tym razem już na 46. poziomie i z maksymalną ilością gil. 999999. Tak więc widać, że jesteśmy w końcowym etapie gry. A teraz bez zwłoki ruszę bezpośrednio na bossa. Ewentualnie troszkę się uleczę przed walką. Chociaż dosyć dobrze się trzymają moje postacie. Tak więc jakieś szczególne leczenie nie będzie potrzebne. Ewentualnie Andowi dobiję do maksimum punktu życia. Bo jako postać na pierwszym miejscu jest głównym celem ataków fizycznych. I powtórka. Czy to już wystarczy? Nie, ale to powinno. Przed zejściem niżej będzie czekał na nas właśnie kolejny boss. Jeszcze raz ta sama formacja. Tak więc i powtórzę taktykę, bo się dobrze sprawdza. Dosyć mocno oberwał Merl. W porządku, zobaczmy. Andowi wystarczy. Merla bym też podleczył. On może dosyć mocno jakimś zaklęciem oberwać. I czeka tutaj na nas walka z... Merlit. Tak więc nie będziemy ryzykować i przejdziemy zaraz do magicznej ofensywy. Całkiem ładne obrażenia. Ogień 3. Ale da się znieść. Szczególnie ze względu na to, że jesteśmy magami, otrzymujemy nieco mniej obrażeń od zaklęć. No, głównie mówiąc, mniej niż by otrzymał taki mnich lub wojownik. Już na tym poziomie to już by był rycerz i mistrz. I wystarczy nam druga tura. Zobaczymy. 322 ładne obrażenia.
Reaper. Na szczęście na Chaosa, który jest odporny na zaklęcie śmierci. Jeśli by tym zaatakowała Merla, to bym właśnie stracił postać. Byłoby to dosyć niefortunnie wracać się stąd z powrotem, by go leczyć, ożywić. Ale udało się. Tylko 500 punktów doświadczenia, spodziewałem się nieco więcej. Trzeci poziom. Cóż nas czeka tutaj? Wodni przeciwnicy. Dobrze się składa, bo mam akurat dwa darmowe zaklęcia piorunu. Zimnym raczej nie będzie opłacalne to je atakować. Na pewności jeden piorun 3 rzucę i podleczę się, o ile będę miał taką możliwość. Doskonale. Tutaj nic nie ma. A kłosy. Spróbujmy taką kombinacją się przebić przez tutejszych przeciwników. 59, spore obrażenia robią. Nie, chyba będę musiał przejść do nieco bardziej drastycznej ofensywy. Oni są też troszkę za silni, bym mógł się przeciw temu leczyć darmowym leczeniem. Będę musiał innych przeciwników znaleźć. Przy których leczenie będzie bardziej bezpieczne. Jeszcze ustali. 102 obrażeń. Robi się coraz to groźniej. Jeszcze jeden ustał. Naprawdę twardzi z nich przeciwnicy. Zdecydowanie Merla chciałbym nieco podleczyć. Nic nie ma. Zobaczmy, może tutaj pójdzie nieco lepiej. Chociaż te skorpiony też dosyć mocno biją. No, nawet jak będą celowali w Anda, uleczenie tutaj będzie dosyć trudne. Chociaż teraz już wygląda nieco lepiej. Zrobiłbym coś takiego.
A padli wszyscy. No, za bardzo do przodu się nie uleczyłem. To też nie wygląda zbytnio na taką okazję. Całkiem dobrze. I piorun 3 powinien załatwić sprawę. Niestety leczenie nie weszło, ale mamy jeszcze sporo punktów życia. I zaraz kolejnego przeciwnika. Tutaj zdecydowanie się bawić nie będziemy. Oni są dosyć niebezpieczni i sporo obrażeń mi wbijają. Osiemdziesiąt nawet Andowi. Chodzi na to, że jest dosyć niebezpiecznie. Wszyscy cztery atakując Anda mogliby go nawet ubić. Dobijesz. A ja postaram się nieco podleczyć. Mimo wszystko. Wygląda jak dalsze przejście. Chyba nawet jednego flera im rzucę, chociaż nie, pioruny wystarczą. Doskonale zablokował. Pięknie. To mi nieco ułatwi życie. Oby jak najwięcej tak blokowali. Czy to wystarczy? Tak jest. Znowu wy. Robi się niebezpiecznie dla Anda. Miałbym jeszcze nadzieję na jakiegoś słabszego przeciwnika, żeby mógł się nieco podleczyć. Spróbujmy szczęścia. Ubić nie ubije mi żadnej postaci. Dwa razy darmowe leczenie. W porządku, jest to krok do przodu. Wait, 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 wait
Próbuję tutaj zostawić jednego przeciwnika przy życiu. I musiałbym się poważnie podleczyć. Doskonale. Oby jak najwięcej tak blokowali. I powiedziałbym, że zostawię jedną morską żmiję przy życiu. A ja się będę w międzyczasie leczył. Idealnie. I znowu to wygląda pozytywnie. 16 obrażeń to żaden problem dla nas. I jak będzie nie trafiał, to jeszcze lepiej. Albo lepiej mówiąc, nie trafiała żmija morska. I teraz na spokojnie będę mógł się zregenerować. Tak więc powiedziałbym, jeszcze 3 takie tury. Nie, nieco więcej, bo do 500 andem chciałbym dojść. Chociaż 3 tury powinny wystarczyć. Tak więc tylko Andowi jeszcze brakuje troszkę życia, ale jednak chciałbym się uleczyć do końca, ewentualnie rzucimy Venom Blade. Nie trafiło. W porządku, ubijemy atakiem fizycznym żmiję. Jedno leczenie ewentualnie by się przydało jeszcze. Ale niekoniecznie. Tutaj chyba nie mogę nic zrobić. Jak na razie nie zadali mi żadnych szczególnych obrażeń. Teraz się podleczę do maksimum.
porządku, powtórka tej formacji. Leczymy się do maksimum. Ten jeden punkt życia może ocalić mi życie. Różnie bywa. To leczenie już nie było konieczne. I to powinno zakończyć sprawę. Jeszcze jeden został. Więc tutaj nic nie ma. Tutaj ślepa uliczka. Rzucę nieco pioruny. Może uda się obejść bez obrażeń. No niestety. Ale na razie to nic groźnego. I kolejny poziom dla Viviego. I teraz mi tylko mignęło okiem. Tak, są tu drzwi. Zdecydowanie piorun 3. Wygląda na to, że mam inicjatywę. To dobrze. Dostali jedną turę. Oby nie dostali więcej. I to powinno wystarczyć. Albo... Nie. Jeszcze ustali. Tak więc te cztery pioruny jednak są potrzebne na nich. Kolejny poziom dla chaosa. Idziemy jednak do przodu. Ośmiu przeciwników i mają pierwszy atak. Ale na szczęście nie biją tak mocno jak czarni rycerze. Odrobinę się podleczę. Troszkę piorunów. Doskonale. I powtórka. Powinienem z tego wyjść z lekkim plusem. Szczególnie jak będę głównie celować w Anda. Tak więc cóż mamy tutaj? Spróbujmy jeszcze raz tej sekwencji.
Młot Thora. Jeszcze więcej leczenia. I kolejne zaklęcie powinno wystarczyć, więc 3 razy bym się uleczył. O ile dostaną tury przed Andem. I jak teraz And dostanie kolejną rundę, będzie doskonale. No, jest prawie doskonale. Kolejny poziom dla Merla. I wróciłem się do wejścia. Nie, tędy nie pójdziemy. Tak więc wracam na środek. O, nowi przeciwnicy. Ale tych już znamy, spotkaliśmy ich na morzu. A też w podziemnym, podwodnym ołtarzu. Tak więc próbuję też tą sekwencją sobie z nimi zawalczyć. Przy okazji wejdzie mi też trochę leczenia. Nie biją aż tak mocno. I spore obrażenia łykają od piorunu. Doskonale. Tak na wszelki wypadek. Bo coś mi się wydaje, że te rekiny mogą co nieco wytrzymać. Ale zobaczymy zaraz. I zakończmy sprawę z odrobiną leczenia jeszcze. Tak więc dosyć mocno udało się zregenerować. Jesteśmy z naszym życiem prawie na maksimum. Doskonale. Tutaj nie trzeba się zastanawiać, co robimy. Mimo wszystko 4 pioruny będą potrzebne. Tu dosyć ładnie oberwał. Ale i tak już atakował. Wszyscy już atakowali. Troszkę pechowa runda. I to powinno wystarczyć. Prawie 3000 doświadczenia i Ant uzyskał kolejny poziom. Tak
więc w kolejnym odcinku czeka nas walka z bossem kolejnym. A na obecną chwilę zrobię sobie krótką przerwę, a wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Ant House, over and out.